Jasio przybiega do mamy i mówi. Mamo, mamo, widziałem, jak tatuś robił coś z pokojówką. Tak! Na co takiego? Najpierw ją całował, a potem dotykał. Potem poszli do gabinetu, rozebrał ją i wsadził. Dobrze, synku, w niedzielę, podczas kolacji, opowiesz to wszystko, żeby wszyscy wiedzieli, dobra? Nadeszła niedziela, rodzina przy stole i mama daje znak Jasiowi, żeby zaczął mówić. No więc tatuś całował i dotykał pokojówkę. Później zabrał ją do gabinetu, rozebrał, wsadził, wsadził. Mamo, jak nazywa się to, co się szoferowi? Głuchoniemy przychodzi do apteki i chce kupić prezerwatywy, ale w żaden sposób nie może porozumieć się z aptekarzem. Nawet na półce nie było wystawionych żadnych opakowań z kondomami. Klient wyciąga więc narzędzie na ladę i kładzie 10 zł. Aptekarz patrzy, patrzy, też wyciąga penisa na ladę i też kładzie 10 zł. Później chowa przyrodzenie, zabiera swój banknot i banknot głuchoniemego. Gość się zdenerwował, macha rękami, przeklina w języku migowym, a aptekarz na to: Jak nie umiesz przegrywać? To po co się zakładasz? A mówiłaś, że byłaś dziewicą. Oj, byłam, Boże, byłam. No zapytaj Mariana, no. Nastolatka wraca nad ranem do domu. Mama jej otwiera, a ona kręcąc majtkami na palcu mówi... Mamo, nie wiem, co to za sport, ale chyba to będzie moje hobby, naprawdę. Małżonkowie udają się wieczorem do łóżka On od razu zabiera się do dzieła Nie, nie no, przecież no, głowa mi boli, daj spokój no. No, Na szczęście dziś twoja głowa nie jest mi do niczego potrzebna hmm. Idzie facet ulicą, patrzy, a tam strzałka z napisem Burdel u sióstr Urszulanek Hmm, myśli facet, tego jeszcze nie było Wszedł, a tam za ciężkim dębowym biurkiem siedzi stara zakonnica i pyta Czego pan chciał? No, no skorzystać z... Usług. Płaci pan tutaj 500 złotych i idzie w te drzwi po prawej. Zapłacił i poszedł. A tam na końcu korytarza kolejna, już młoda zakonnica, siedzi przy zwyczajnym biurku. Witam pana. Y witam, chciałem. Y tak, 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 wiem, 300 zł i drzwi po lewej. Zapłacił, poszedł. Na końcu korytarza widzi nowicjuszka, siedzi przy stoliczku. <grym> Dzień dobry. Y chciałem skorzystać z usług. Tak, no 100 złotych i te drzwi za mną. Okej, okay, zapłacił. Już tyle wydał, to stuwa go nie zbawi. Pomyślał. Wszedł, drzwi się zatrzasną. A facet stoi na dworze, nie może wrócić, klamki z tej strony nie ma, rozgląda się nieco skołowany, a tu mała tabliczka z napisem: Właśnie zostałeś wyruchany przez siostry Urszlanki No i co ci żono, powiedział lekarz? Powinnam mieć 20 stosunków miesięcznie. No dobra, dobra. Na dwa możesz liczyć ode mnie. Wchodzi facet do domu i widzi, jak pakuje się jego dziewczyna. Co robisz, kochanie? Odchodzę od ciebie. A dlaczego? Bo jesteś pedofilem. No, mocne słowa jak na dziewięciolatkę. Niech. Facet podchodzi do dziewczyny siedzącej przy stoliku w knajpie. Masz ochotę na chwilę magii ze mną? Ona zaciekawiona. Magii? Tak. Idziemy do mnie, wsiadasz na mnie, pieprzymy się, a potem znikasz. Rozmawia trzech gejów. Pierwszy mówi. Bugs to jest zajebisty sport. Zawodnicy tak się macają, a jakie zwarcie, to już w ogóle prawie mam orgazm. Drugi na to. Ja to jestem bardziej romantyczny. Ja lubię szachy, jak zawodnicy patrzą sobie w oczy. To jest niezwykle romantyczne. A trzeci na to. To jesteście leszcze. <gry> Futbol amerykański to jest to. Biegniesz, ostatnia minuta, kopiesz piłkę i nie trafiasz. I w tym momencie 10 tysięcy spoconych facetów wstaje i krzyczy. Ci w dupę, a ty leżysz I marzysz Przychodzi Jasiu do burdelu Trzyma w rękach skarbonkę i rozjechaną żabę Mówi do burdel mamy Czy mogę poprosić panią, która ma AIDS? Dziecko, po co ci pani Chora na AIDS? Czy to prawda, że jeśli ja będę ruchał panią, która ma AIDS, to też będę miał AIDS? No tak. A czy to prawda, że jeśli jak co dzień przyjdzie do mnie pani niania i będzie mnie molestować, to ona też będzie miała AIDS? Tak. A czy jak później przyjdzie mój tata i będzie ruchał nianie, to on też będzie miał AIDS? No tak. A czy jak później mój tatuś będzie ruchał moją mamusie, to ona też będzie miała AIDS? Tak. A czy jak w środę przyjedzie śmieciarz i będzie ruchał moją mamę, to on też będzie miał AIDS? Tak. No to o tego kutasa mi właśnie chodzi, bo mi żabkę przejechał. Icek często jeździ w delegację. Jak szedł z walizetką do pociągu, to sąsiedzi mówią, ty Icek, ty jedziesz, a twoja salcia zabawia się w tym czasie z innymi. Nieprawda, mówi Icek. Moja salcze jest piękna, a wy mi zazdrościcie. Za jakiś czas Icek znów jedzie w delegację i znów słyszy od sąsiadów o zdradzie Salci. Z kolejnym razem Icek pomyślał, a może faktycznie sprawdzić Salcie? Może sąsiedzi coś wiedzą? Poszedł na stację, kupił bilet, siedzi na ławce i duma. Pociąg przyjechał, ale Icek nie wsiadł do niego, wrócił do domu, wchodzi do kuchni, Salci nie ma. W pokoju Salcia leży z Mośkiem, z sąsiadem w łóżku. Na to Icek. Czy ten kożuch, co wisi w szafie, to od Mośka? Tak, od Mośka, odpowiada Salcie. A ten spłacony kredyt na mieszkanie, to też od Mośka? Tak, od Mośka. A ten samochód, co my nim jeździmy, to też od Mośka? Tak, tak od Mośka. To go przykryj porządnie, Salcie, bo się nam jeszcze przeziębi. Jasiu wchodzi do sypialni rodziców i widzi, że jego matka siedzi na jego ojcu i podskakuje. Matka zauważyła synka. Gdy wszedł, zsiadła szybko z ojca, ubrała się i zaniepokojona tym, co mógł zobaczyć, poszła się dowiedzieć, co naprawdę widział. Syn spytał, co robiłaś tatusiu i mamusiu? Mamusia odparła. Wiesz, jaki twój tata ma duży, no duży brzuch ma, no. Chłopczyk odpowiedział, no tak, oczywiście ma. No więc widzi, że czasami pomaga mu go spłaszczyć. Chłopiec na to. Tylko marnujesz czas. To nigdy nie zadziała. Mamusia skonfudowana spytała. Dlaczego tak uważasz synku? Bo za każdym razem jak idziesz na zakupy, ta pani z drugiej strony ulicy przychodzi, klęka w sypialni przed tatusiem i pompuje go znowu. Do sypialni w momencie zakładania przez tatę prezerwatywy bezceremonialnie wkracza mały Jasio. Żeby ukryć swój stan, tata udając, że nim nic się nie dzieje, schyla się i szuka czegoś pod łóżkiem. Co robisz? Pyta Jasio. A, szukam kota, odpowiada tatuś. A co, będziesz kota ruchał? Wchodzi Jaś do łazienki, gdzie kąpie się mamusia. Spoglądając na jej wzgórek, pyta mamusiu, co to jest? Szczoteczka. Odpowiada mama. Jaś na to. ta e, tatoś ma lepszą, bo na patyku. Mama. Skąd wiesz? Jaś na to. Widziałem, jak tata sąsiadce zęby czyścił. Pewnego razu autobus z zakonnicami spadł w przepaść i oczywiście wszystkie zginęły. Stoją więc w kolejce do nieba i czekają, aż święty Piotr skończy zadawać im pytania. Siostro Karen. Czy miała siostra kiedyś kontakt z Penisem? Raz dotknęłam główki koniuszkiem palca. Dobrze, włóż palec do wody święconej i możesz wejść. Siostro Elżbieto, czy miała siostra kontakt z penisem? Ta. Raz przyczyniłam się do wytrysku i miałam całą rękę w spermie. Włóż zatem dłoń do wody święconej i możesz wejść. W tym momencie w kolejce zrobiło się wielkie poruszenie i jakaś zakonnica zaczęła się przepychać do przodu. Siostro, siostro, czemu siostra tak pędzi? Jeżeli mam się napić tej wody, to wolę to zrobić, zanim siostra Joanna włoży tam tyłek. Pożegnanie listonosza Listonosz odchodzi na emeryturę, mieszkańcy jego rewiru postanowili go jakoś pożegnać Każdy na swój pomysł Przychodzi do pierwszego domu, a tam otwiera facet, który bierze listy i wręcza mu czek na 200 zł W drugim domu dostaje pudełko kubańskich cygar, w trzecim butelkę dobrej whisky Przychodzi do czwartego, otwiera młodziana skąpo ponętna blondynka, patrzy na niego kocim wzrokiem i zaciąga do sypialni. Jeden, dwa, pięć orgazmów. Po wszystkim kobieta przygotowuje mu wspaniałe danie. Na sam koniec podaje mu kawę i banknot dziesięciozłotowy. Facet z lekka zblazowany drapie się po głowie. To, co pani dla mnie zrobiła, było wspaniałe, ale po co mi te dziesięć złotych? Zastanawiałam się, co panu dać w związku z odejściem na emeryturę, ale w końcu, wie pan, mąż mi doradził pierdol go, daj mu dychę, a kawę to, wie pan, sama wymyśliłam. Oh yeah. Programista rozmawia ze swoimi przyjaciółmi po fachu. Wczoraj w nocnym klubie poznałem świetną blondynę, a ty, szczęściarzu, zaprosiłem ją do siebie, wypiliśmy trochę, zacząłem ją dotykać, no i co, no i co? No, ona mówi, rozbierz mnie. Nie może być. Zdjąłem z niej spódniczkę, potem majteczki, położyłem na stole, tuż obok laptopa. Nie pierdol, laptopa kupiłeś, a procesor jaki? Przychodzi Jaś do apteki i mówi Sześć prezerwatyw Może ciszej, z tyłu stoją ludzie Mówi aptekarka Jaś ogląda się i mówi do stojącej za nim dziewczyny A cześć Ala. to jednak siedem proszę, proszę pani <grym> Przychodzi mały jaś do apteki i mówi do aptektarza Proszę mi dać coś do zapobiegania ciąży Aptekarz z ciszonym głosem zwraca Jasiowi uwagę. Po pierwsze, to o takim czymś mówi się szeptem, a nie na cały głos. Po drugie, to nie jest dla dzieci. Po trzecie, niech ojciec sam sobie przyjdzie. A po czwarte, są tego różne rozmiary. Na to Jasio. Po pierwsze, w przedszkolu uczyli mnie, żeby mówić głośno i wyraźnie. Po drugie, to nie jest dla dzieci, tylko przeciw dzieciom. Po trzecie, to nie dla ojca, tylko dla mamy. A po czwarte, to mama jedzie do sanatorium i potrzebuje wszystkie rozmiary. Jasiu pyta taty, tato, co to oznacza w teorii i w praktyce? Ja się, zaraz ci to wytłumaczę. E, spytaj mamy, czy dałaby Murzynowi za dwa tysiące dolarów. Jasiu podchodzi do mamy i pyta: Mamo, dałabyś Murzynowi za dwa tysiące dolarów? No wiesz, synku, meble by się przydały, pensja mała, dałabym ten jeden raz. Jasiu idzie do taty i mówi, że mama dałaby. Jasiu, teraz idź do siostry i spytaj o to samo. Jasiu podchodzi do siostry i pyta. Siostra, dałabyś Murzynowi za dwa tysiące dolarów? Pewnie, że tak. Miałabym na kosmetyki, imprezy, ciuchy. Jasiu idzie do taty i mówi, że siostra dałaby. Teraz Jasiu idź do dziadka i spytaj o to samo. Jasiu idzie i pyta. Dziadku, dałbyś Murzynowi za dwa tysiące dolarów? Dałbym, bo wiesz, emerytura mała, a na starość coś bym sobie jeszcze kupił. Jasiu poszedł i powiedział, że dziadek też by dał. Tata na to. Wiesz, synku, w teorii to my mamy sześć tysięcy dolarów w kieszeni, a w praktyce dwie kurwy i pedała w rodzinie. Mama prosi Jasia. Jasiu masz tu ostatnie nasze 50 złotych. Idź na zakupy, tylko nie wydaj wszystkiego, bo musi nam wystarczyć na cały miesiąc. Dobra, spoko, mówi Jasio. Idzie na zakupy, a na wystawie sklepu wielki miś. Ile kosztuje ten miś, pyta Jaś. 50 złotych. Jasio kupił misia i poszedł do cioci pożyczyć trochę kasy. A tam ciocia siedzi z kochankiem. Nagle wraca wujek, mąż cioci. Ciocia wpycha do szafy kochanka, Jasia i misia. Jasio mówi do kochanka. Kup pan misia nie mam teraz czasu kup pan misia bo będę krzyczał dobra ile ten miś pięćdziesiąt złotych kochanek zapłacił jaś za chwilę daj pan na misia ale przed chwilą go od ciebie kupiłem daj pan misia bo będę krzyczał kochanek oddał misia i znów Kup pan misia, daj pan misia. Kup pan misia, daj pan misia. Wuj poszedł do pracy, kochanek został, a Jaś poszedł na zakupy. Wraca do domu z pełnymi torbami zakupów, kilkoma tysiakami w kieszeni i misiem pod pachą. Mama mówi, na pewno kradłeś. Idź się wyspowiadaj. Jaś klęka przy konfesjonale i mówi, ja w sprawie misia. A ksiądz, no przecież ci mówiłem, że nie mam już pieniędzy. Poznał chłopak dziewczynę. Po kilku spotkaniach ona zdecydowała się zaprosić chłopaka na obiad niedzielny do rodziny. W związku z tym, że chłopak pochodził z biednej rodziny i nie miał za wiele kasy, nie wiedział za bardzo, w co ma się ubrać i co zrobić, żeby dobrze się zaprezentować. Po chwili zastanowienia wpadł na genialny pomysł. Przypomniał sobie, że ma w szopie starego junaka, więc w połączeniu ze starymi dżinsami i kurtką skórzaną będzie git. Poszedł do szopy, ogarnął całe siano, którym pojazd był przykryty i zamarł. Junak był cały zardzewiały. Już Prawie się załamał, gdy wpadł na genialny pomysł. Wysmaruje go wazeliną. Jak pomyślał, tak zrobił. Junak świecił się jak psu jaja. W niedzielę pojechał do dziewczyny, ona czekała na niego przed wejściem i mówi: Słuchaj, Kaziu, pamiętaj o jednej rzeczy. Po zjedzeniu obiadu nie wolno ci się odezwać. Kto zrobi to pierwszy, ten myje wszystkie gary. No, taka jest u nas tradycja. Kaziu myśli, niech będzie, no problem. Chyba ich porypało, jeżeli myślą, że ja, gość, będę mył gary. Weszli do domu, kwiatuszki dla mamusi, dzień dobry, witamy i tym podobnie obiad minął bez problemu. Wszystkim smakowało, skończyli jeść i cisza. Nikt się nie odzywa. Ojciec myśli, no co ja się będę odzywał? Robiłem całą nockę, a teraz miałbym te gary mieć? Nigdy w życiu, siedzę cicho. Matka myśli, no he, chyba ich poczesało, jeśli myślą, że się odezwę. Cały dzień gotowałam, a teraz miałabym jeszcze zmywać. No a ta patelnia, o jaka urypana. nie ma mowy, siedzę cicho. Dziewczyna myśli, żeby tylko się Kazik nie odezwał. Kazik myśli, porąbani. Przyszedłem w gości i myślą, że będę gary mył. Minęła godzina i cisza. Kazik się wkurzył, wziął swoją dziewczynę, położył na stole, zdjął majtki i zerżnął. Ojciec myśli, a co mnie kurwa obchodzi? Pewnie dymają codziennie. Ja się tych nie chycę, nie ma mowy. Matka myśli, a w dupie to mam. Jak pomyślę o tej patelni, to mi się słabo robi. Mijają dwie godziny, cisza. Kazik się wkurwił, wziął matkę, położył na stół i zerżnął. Ojciec myśli, no kurwa mać, przegiął pałę, ale mam w dupie. Całą noc harowałem, to teraz nie będę garów mył. Dziewczyna myśli, no grunt, żeby się Kazik nie odezwał. Mijają trzy godziny i cisza. No, ale zaczął padać deszcz. Kazik podbiega do okna, patrzy, a tam całą wazelinę zmyło mu z junaka. Załamany myśli, no cholera, no odezwę się. Macie może wazelinę? A ojciec na to, dobra, dobra, ja już kurwa te gary umyję.